Jesteśmy w Inowłodzu przy kościółku świętego Idziego. Na niewielkim, okrągłym placu wyłożonym żółtym kamieniem znajduje się rzeźba przedstawiająca stojące przytulone do siebie dwie postacie – mężczyzny i chłopca – księcia Władysława Hermana i księcia Bolesława III Krzywoustego. Inowłódz to dawne miasto, obecnie wieś położona w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim w gminie Inowłódz nad rzeką Pilicą. Pierwszą lokację miejską Inowłódz otrzymał przed rokiem 1370. Utracił około 1550 roku. Ponowne nadanie praw miejskich miało miejsce w roku 1618, a ich definitywne utracenie w roku 1870. Romański kościół świętego Idziego. To, że kościół w Inowłodzu jest stary, widać już na samym podjeździe do niego. Po stanie drogi dojazdowej twierdzę, że może ona pamiętać jeszcze fundatora, czyli Władysława Hermana. A przecież było to dosłownie wieki temu. Ale bardziej poważnie, o historii miejsca dowiadujemy się już przy furtce wejściowej na teren świątyni. Stoi tu wielka tablica informacyjna, zahaczająca rzecz jasna o legendę. Według niej przyszły fundator kościoła Władysław Herman długo nie mógł mieć potomka i dlatego gorliwie wznosił modły do świętego Idziego. Święty chyba przewidywał przyszłość, bo pewnie za jego wstawiennictwem Bóg obdarował księcia potomkiem, czyli Bolesławem Krzywoustym. Tenże wspaniały cud i dynastyczny ratunek Władysław postanowił uczcić, fundując na terenie ówczesnej Polski kilka świątyń. Jedną z nich jest ta, przed którą właśnie stoimy. Parafia inowłocka musi być tak dawna, jak dawnym jest kościół świętego Idziego, a więc powstać musiała około roku 1080. Choć wyraźnych dowodów na to nie ma, to jednak stąd, że w chwili wybudowania kościoła świętego Idziego istniały już dwie wsie w okolicy Grodu Inowłockiego, przypuszczać należy, że obie te wioski należały do kościoła parafialnego Inowłodzu. Kościółek nie jest duży, to bardzo kameralna świątynia i w środku taka po ludzku ciepła i ma za sobą bardzo burzliwą przeszłość. Bo chociaż kronikarz Jan Długosz pisze, że ufundowana została w roku 1086, to pewności w tym nie ma i całkiem prawdopodobnie, że zbudował ją dopiero Bolesław Krzywousty. W tym samym czasie, co świątynia, zbudowany został tuż obok klasztor. W roku 1241 nastąpił najazd Tatarów. Ten sam, dzięki któremu Kraków ma słynny hejnał, który urywa się z racji przeszycia trębacza tatarską strzałą. Tatarzy robią tu niezły rozgardiasz i niszczą klasztor. Na szczęście kościół przetrwał, bo też zaprojektowano go jako romańską budowlę obronną. Jak się przyjrzycie, to zauważycie, że drzwi wejściowe są maleńkie, bo takich broni się najłatwiej i prosto barykaduje od wewnątrz. Także okna są małe i umieszczone bardzo wysoko. Dodatkowo wieża była dobrym punktem zarówno do obserwacji ruchów wroga, jak też do ostrzeliwania go. Od roku 1520 kościół popada w ruinę. Ale nie ma się czemu dziwić, miasto rozwija się zazwyczaj blisko zamku, a ten został tu uformowany przez Kazimierza Wielkiego, by chronił brud na rzece i przy okazji zapewniał wpływy do kasy państwowej, bo istniała tu komora celna. Na szczęście kościołowi w sukurs przybywa prezydent Ignacy Mościcki, który rezyduje czasami w pałacyku w pobliskiej Spale. Nakazuje restaurację świątyni. I tutaj taki ładny staw, ścieżka do zamku. Także idziemy w kierunku zamku teraz. Jak już jesteście w Inowłodzu, to odwiedźcie ruiny zamku, który zbudował tu Kazimierz Wielki. Tu namacalny dowód na to, że
pozostawił Polskę murowaną. Szkoda tylko, że Polska na przestrzeni wieków nie umiała uszanować i ochronić tego, co zostało jej po poprzednikach. Niestety ten zamek jest tego dowodem, bo to, co widzimy dziś, to rekonstrukcja. Zamek został zniszczony w trakcie potopu szwedzkiego, jak wiele innych zamków i pałaców, chociażby bajeczny i w ówczesnym czasie najpiękniejszy w Europie Krzysztofór. Zamków nie burzy się jednak tak łatwo, bo kamień to oporna materia i słabo się pali, a magiczny ogień topiący kamień występuje tylko w książkach i bajkach. Niestety największym wrogiem zabytków są ludzie. Okoliczna ludność wykorzystywała warownię jako źródło taniego budulca. Ostatecznego upadku dokonał nijaki Antoni Urbanowski, który kamieniem z zamku umacniał brzegi rzeki Pilicy. To, co dziś widzimy, to rekonstrukcja świadcząca o tym, że przynależność do Unii Europejskiej ma sens. Unia dała na rekonstrukcję ponad 5,5 miliona złotych. Niestety, tego dnia, kiedy byliśmy, zamek był zamknięty. Ale jest powód, aby znowu tutaj wrócić. W połowie XIII wieku Inowłódz zaliczał się do grona większych ośrodków osadniczych do Rzecza Środkowej Pilicy. Dysponując przeprawą przez Pilicę, poborem cła, karczmami i targowiskiem, był przygotowywany do obsługi ruchu handlowego. Dużą rolę w gospodarce miasta odgrywało przetwórstwo zbożowe oraz ważenie piwa. W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki nadał osadzie prawa miejskie i nakazał kupcom podróżującym z Torunia do Krakowa i dalej na Węgry, aby wybierali szlak prowadzący przez Inowłódz. Fakt ten dodatkowo podniósł rangę miasta, dzięki czemu Inowłódz stał się ważnym punktem na mapie Królestwa Polskiego. To był najpomyślniejszy okres w dziejach miejscowości. Oprócz dochodów płynących z zarządzania dobrami królewskimi i opłat celnych, dochodziły również korzyści z eksploatacji rzeki i wycinania Puszczy Pilickiej.